Nim otuli cię sen. Czyta Barbara Tlaga. Papuga króla Henryka. Były urodziny króla Henryka. Król otrzymał właśnie najgorszy prezent w życiu. Oczywiście od swej okropnej ciotki, księżnej Arabelli. Przysłała mu papugę. Tak w ogóle to papugi są pięknymi i sympatycznymi ptakami. Ale nie ta. Kiedy papuga księżnej Arabelli otwierała dziób, jej głos brzmiał niczym brzęk torby wypełnionej zardzewiałymi gwoździami. A właściwie to przypominał głos ciotki Arabelli. Papuga ponadto mówiła same niemiłe rzeczy, na przykład: wycieraj nogi, zamykaj drzwi, gryź dokładnie, całkiem jak ciocia Arabella. No i nie zachwycała urodą. Było to nieokreślone coś w pomarańczowe paski i miało purpurowe skrzydła. Wyjątkowo szkaradne połączenie barw. Ach, żeby tak uciekła, myślał z nadzieją król. Raz, kiedy nikt nie widział, otworzył drzwiczki klatki. Liczył, że to okropne ptaszysko poczuje powiew wolności. Papuga wprawdzie wyskoczyła ze swego więzienia, ale tylko w tym celu, by mu usiąść na głowie. Kiedy wbiła swe ostre pazury w lewe ucho króla, władca wydał z siebie skrzykliwy dźwięk, który zabrzmiał dokładnie jak głos papugi. Usłyszawszy to, marszałek dworu wepchnął papugę z powrotem do klatki. O północy, kiedy wszyscy w pałacu spali, król Henryk po kryjomu zszedł na dół. Otworzył szeroko okno i odryglował drzwiczki klatki. Następnego ranka udał się na śniadanie w wyśmienitym humorze. Otworzył drzwi pogwizdując, ale melodia zamarła mu na ustach, kiedy usłyszał: a, zamknij drzwi! Wytrzyj nogi! Papuga siedziała w klatce, rzucając królowi piorunujące spojrzenia. Władca nie pozostawał jej dłużny. Nagle spojrzał na kiść winogron, które zamówił na królewski piknik. W każdym gronie była zgrabna dziurka w kształcie dzioba. No dobrze, najwyższy czas, żeby ten ptak zniknął na zawsze, pomyślał król. W tajemnicy przed dworzanami wezwał Tomka, pomocnika w kuchni. Jak wyjedziemy, pozbądź się tej papugi, tylko nikomu nic nie mów. Kiedy król Henryk wrócił do pałacu, klatka papugi była pusta. Marszałek krzyczał przerażony: przeszukać pałac, przeszukać ogrody, prezent księżnej Arabelli wyfrunął. Poszukiwania trwały kilka godzin. W końcu marszałek dworu powrócił ze smutną wiadomością. Papuga zaginęła, panie, postaraj się pogodzić z nieubłaganym losem. Postaram się. Odrzekł król Henryk, kryjąc triumfalny uśmiech za czerwoną chusteczką w kropki. Ale następnego ranka wszystkich poraziła groźna wieść, która przybyła z listem od Arabelli. Księżna zapowiadała swój przyjazd następnego dnia po południu. Zamierzała bawić na dworze miesiąc lub dwa. Król natychmiast posłał potomka. Gdzie jest moja papuga? Spytał. Powiedziałeś, panie, że mam się jej pozbyć, więc się pozbyłem, odpowiedział Tomek. Wiesz, ten pasztet, który spożyłeś na kolację... Król Henryk zbladł. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że zjadłem papugę? Nie, panie. Kiedy kucharz przygotowywał pasztet, ja wymknąłem się z pałacu i wypuściłem papugę. W lesie czarnych głazów. Król Henryk, przetarłszy czoło, odetchnął z ulgą, po czym wydał edykt. Dam worek złota temu, kto znajdzie moją... ukochaną papugę. Przez cały dzień schodzili się do pałacu ludzie z ptakami. Niebieskimi, zielonymi, żółtymi, różowymi. Ale żaden nie był szkaradną, pomarańczowo-purpurową papugą ciotki Arabelli. Na końcu przybyli do pałacu dwaj mężczyźni. Po ich minach było widać, że to oszuści. W pudełku trzymali papugę. Papuga miała pomarańczowe pióra w paski,
purpurowe skrzydła, straszliwie ostry dziób i jeszcze ostrzejsze pazury. Oczywiście wyglądała całkiem jak prezent od cioci Arabelli. Chcę usłyszeć jej głos, powiedział król Henryk nieufnie. Wyszedł z pokoju, zostawiając szeroko otwarte drzwi. Ale papuga nie wrzasnęła za nim. Zamknij drzwi! Król wrócił. Ponieważ padał deszcz, miał mokre buty. Ale papuga nie rozdarła się. Wytrzyj buty! Urwał winogrono i połknął je w całości. Ale papuga nie huknęła na niego. Gryź dokładnie! Zanieście tego ptaka bliżej okna. Chcę go sobie lepiej zobaczyć. Rozkazał król. Król wystawił ptaka na deszcz. Pomarańczowe paski stały się jeszcze bardziej pasiaste. Purpurowe skrzydła spłynęły krwawą farbą. Król Henryk wypuścił ptaka. Papuga wzbiła się w powietrze, gubiąc pomarańczowe i purpurowe krople, które spadały na nosy przechodniów. – O, wy oczaj dusze! – krzyknął. – Wynoście się, zanim was każę rzucić do lochu! Król był zrozpaczony. – Muszę znaleźć papugę. Ciotka przyjeżdża jutro. Jak tylko wypowiedział te słowa, rozległy się fanfary i lokaj zaanonsował. Wasza wysokość księżna przybyła. Ach, jęknął król Henryk, przyjechała wcześniej. Szybko rozejrzał się w poszukiwaniu kryjówki, ale było już za późno. Dzień dobry, Heniu, powitała go księżna Arabella. Wyglądasz trochę blado, mam nadzieję, że to nic poważnego. Zanim król odpowiedział do komnaty, wpadł jak bomba marszałek dworu. – Zamknij drzwi! – zawołała zgrzytliwym głosem księżna. Marszałek dworu zawrócił pospiesznie i grzecznie zamknął drzwi, ale zostawił za sobą ścieżkę mokrych śladów. – Wytrzyj buty! – wrzasnęła księżna. – Naprawdę, Heniu, nie dbasz należycie o pałac. – A gdzie moja, to znaczy twoja papuga? – Stęskniłam się za nią. Nie powinnaś byłam jej darowywać, wymamrotał król. A co? Nie spodobał ci się mój prezent? Arabella uniosła brwi. To, dodał szybko król, nazbyt wspaniały prezent. To taki czarujący, inteligentny, piękny ptak. Pewnie. Nawet zastanawiałam się, czy warto ci... Czy będzie godny ciebie? – rzekła księżna Arabella. – Ale mimo wszystko wysłałam ci go. – Czy jest gdzieś tutaj? – spytała, otwierając drzwi. – Zamknij drzwi! – natychmiast coś zaskrzeczało. Król Henryk po raz pierwszy zamykał i otwierał usta ze zdziwienia, ale nie wydał z siebie nawet mruknięcia. – Ależ, Henrysiu, nie gryź tak dokładnie, przecież nie masz nic w buzi. Upomniała go ciotka. Naraz usłyszeli łopot skrzydeł. Z żyrandola opadła oślepiająca, pomarańczowo-purpurowa smuga i zatrzymała się na koronie księżnej Arabelli. Moja malusia papuzia, zagruchała księżna. Heniek, czemu mi nie powiedziałeś, że była tu cały czas? Papuga dziobnęła Arabelle w oko. O, jak się cieszy, że mnie widzi, zauważyłeś? Tak, bardzo się cieszy, odpowiedział król skwapliwie, pragnąc wykorzystać nadarzającą się okazję. Brakuje jej ciebie, ciociu. Przyleciała natychmiast, jak tylko usłyszała twój głos. Taki wierny ptak. Niemniej to nadzwyczajnie grzeczne prosić o zwrot prezentu. Księżnej łza spłynęła po policzku. Ależ ona tęskni za tobą, ciociu, zawołał król Henryk. Obstaję przy tym, byś zabrała ją do domu. Czynisz starą księżną bardzo szczęśliwą. Arabella głośno pociągnęła nosem. I nie tak starego króla jeszcze bardziej, pomyślał król Henryk, ale nie powiedział tego głośno. Uśmiechnął się tylko i ucałował dłoń ciotki. Papuga boleśnie uszczypnęła go w palec. Drogi słuchaczu, jeśli podobają ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję oraz pozostawienie łapek w górę.